Więc moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w tym odcinku. Ja jestem Fritz i dziś będziemy skakali z trampoliny do basenu, który jest za mną. Jeśli chcecie więcej odcinków z basenu, zostawiajcie oczywiście łapy w górę. 80 tysięcy i będzie ich więcej. A dzisiaj... Chłopaki, halo? Skaczecie? Mieliście skakać. Halo? Mieliście skakać teraz. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie robić. Klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji i bądźcie na bieżąco. A ja lecę z nimi, słuchajcie. Nie, ja nie miałem skakać teraz. Popsułem całe ujęcie. Właśnie miałem ci powiedzieć. Miałeś wlecieć do tyłu. No, dobra. Trampa gotowa. Ej, jest tak ciepła woda, ma 19 stopni, naprawdę. Ja myślałem, że wejdę i będzie mi tak zimno, a jest tak cieplutko. Jakob mikser ma... Ej, czekaj. Ej, ja też tak powiem, co? Skład. Ej, w ogóle ja się nie zdążyłem pochwalić moją tutaj ten, instalacją, nie? Instalacja elektryczna. Normalnie, tatuaż jest chroniony. Powiem szczerze, że nie mogłem się doczekać tego odcinka. Nie mogłem się doczekać tego odcinka, bo już się doczekałem. I nie mogę się doczekać tego przepięknego skoku. Ale czekaj, na razie na spokojnie, na razie z miejsca. Co będę szalał, ale sobie rozwaliłem kolano dzisiaj na trampach, saka. Co będę szalał, biku? Wow! Stestowane! To co, teraz to ten mam stestować? No dobra. Działa, chłopaki, działa! Można robić triki! Ej, ale kozak, serio. Basen, słuchajcie, to jest jedna z lepszych rzeczy, które są na tej działce. No weź, Krzychu, weź tą rzeżuszkę obok gdzieś daj. Rzeżucha ekipy, no. Podlałem ją trochę. W ogóle za niedługo będzie smutny dzień. Będziemy musieli pochować ją, rzeżuchę, dlatego, że no niestety nie jest w najlepszej kondycji w tym momencie już. Kto teraz skacze? Bender. Dobra. Na głowę, nad nim, dawaj! Jak wyglądam? No świetnie. Dobra, ja lepiej z rozbiegu. Nie ma trąby, nie ma. Ja zostaję w wodzie. Dawaj, Krzychu! Nie ma chloru jeszcze? Patrz, to będzie coś dobrego! O! Ja widziałem te ręce! Chciał, ale nie! Widziałem te ręce i tą rezygnację! Okay. A tu nie ma chloru? Nie ma jeszcze. To po co ja to mam? Nie no, musisz to mieć! Musisz, no. Na bakterie, a nie na chlor. Nie no, ale nie umrę. I tak już mam tu dziurę z obu stron. I tak to myjesz wodą normalną, a potem dajesz maść. Tak naprawdę. Więc jak, to będzie taka dłuższe umycie tatuażu po prostu, tak mi się wydaje. No, jak masz. A jeśli nie, to będę miał do niego jeszcze fajniejszą historię. A jeśli nie, to będzie więcej kontentu. Mikser pojechał do szpitala z zakażeniem. Mikser stracił rękę. Amputacja ręki miksera. Ale fajnie jest w wodzie fe. Ale to woda ma 19 stopni. Ja skaczę z wody do wody w takim razie, bo mi się dobrze tutaj stoi. Siedzi. To było poporę? Nie bolało. Nie bolało, powiedział. Ale wyglądało, ja sam jak leciałem, to mówię sobie w locie, to będzie bolało. To był fake prediction. Ale nie bolało. Krok śpiew, dude. Wow! Wylądowałem centralnie na jajka. Mam teraz plus 20 do szybkości. Tylko muszę zobaczyć. Ale wylądowałem. No, miałem skarpetki dlatego, że nie miałem butów, bo jakbym walnął nogą o wodę, żeby mnie nie bolała noga. Teraz skarpetki. No bo mi się nie chcesz ich ściągać.
Ha, bo wyskaczycie, no dobra. Możliwe, że uwyźnie komar pod wodą? Chyba nie, trąba, chyba nie. Uwaga, uwaga, masowa, masowa, masowa! Okay. Musisz się rozpędzić? Rozpędzić czy rozskoczyć? Wow! Lecić, nie? No lecę, lecę. Obierz startem do tyłu, do przodu. Ale Krzysiu jest dobry, bo Krzysiu umie tripi. No Krzysiu, my jesteśmy takimi lamusami, nie? Krzysiu, tu robisz stale tak, robisz coś takiego, nie? To bolało. Ale figurka fajna, parę kona ładno. Ała! To bolało! Ja na razie jak się ktoś poślizgnie, to jest lipa ogólnie. Powiem tak, powiem tak. Chyba wychodzi na to, że jesteśmy lamusami i tylko Krzysiu będzie robił triki, a my możemy sobie poskakać na odległość. Ej, ale serio, ej, serio możemy poskakać na odległość. Z tamtej trampy, kto dalej? No i Piotrulo będzie ten pokazywał, bo tylko w tym mamy stałe szanse skrzydła. Ej, to weźmy flamaster i Piotrulo będzie dawał kreseczkę na tył. Da, twoje... Nie no, z silver tape'em, mamy tape'a. O, tape'a. Albo butem, no. O nie! Ej, musisz skoczyć na rowerze! Nie, ja nie wiem, ale mogę komuś dać rower. Paweł Jumper. A mamy skocznię? Paweł Jumper. Jakąś skocznię trzeba. Paweł, mamy skocznię? Ale w tych butach. Dobra, Piotrulo. Wszyscy jeżdżą do pana Pawła, a my to tu powtórzymy, więc... Zapowiedź przed skokiem. Dawaj, Krzysiu coś robi. Wow! To bolało, to bolało! Nie bolało! Wow! Nie bolało? Co? Ty poleciałeś na twarz, no, ale nie bolało! Ej, nie ma Majka! Ej, całe szczęście nie ma Majka! Normalnie, Paweł, dawaj! Skaczemy na rowerze do bazenu! Dawaj, to się kameruje! Jest trąba, Krzyku! Jest pan Paweł! Jest za nim! 150 tysięcy łap w górę i Karol jest tam Dawaj, Paweł! To się kameruje! Proste! Ale to będzie boleć. Tak kolana przywali tymi pedałami. Zeskocz z niego! Zeskocz z niego, Karol! Zeskocz z niego! Ej, to będzie boleć fest! No, zeskocz z niego! Dobra! To wszystko dla widzów. Dawaj, Marek, to już się kameruje! Na nim przejechać! Jadę na nim! Ciężko! Dawaj GoPro, dawaj GoPro! Mam go! Kierownicy sobie odwróć chyba są. Czekaj, bo tutaj... Aha, mam cię do przodu! Ciężko się jeździ na tym. Nie wywrócę się nigdy! Dawaj bany hopa! Patrz! No dawaj, pa! Dobra, jadę! O, jak ciężko, ale nie kołem jest! Pod wodą. Ej, dawaj tutaj do mnie! Podwodny milenie kołem! Dawaj do mnie! Jale! Może skatepark pod wodą? Dawaj deskorolkę! Dobra i bany hop! Oh no! Patrz! Ja zobacz, to tam się święci! O nie! Nie wiem, czy to widać. Ej, nie mówcie Majkowi, zobaczy na odcinku dopiero. Ej, Mike! Mike! Nie ma go! Umyliśmy ci rower! Ej, a jeśli akurat tego nie obejrzy i nigdy się o tym nie dowie? Nie zrobię skoki na trampolinie dzisiaj! Patrz na niego, makijaż mi się rozmazał. Widzisz to? Serio? No, makijaż. Czarny? Co mam? Tutaj masz taki czarny, tutaj czekam jak tuż jakiś. Ten się rozmazał. Jakiś ten. Serio? Patrz, na rękach też, to smar od tego! O nie, mam na twarzy smar, albo się ręką dotykałem. Ale wyszedłeś bez kitu jak taka rozmazana kobieta, przeskoczyła do basenu. Ej, ale dobry skok był? Dobry skok? Dobry. To nie był jumper? To nie był skok, tylko to było właśnie jak powiedz jumper, że jedziesz i po prostu spadasz. No, ale ja myślałem, że uda mi się coś wyskoczyć, nawet szybko jechałem. A to było tak, że poleciał mi przed tylko i poleciałem na bok. Ale bany hop pod wodą wygląda prześmiesznie. Taki wolny, taki pum. Bany hop pod wodą. Dobra, Krzysiu, dawaj coś. Dobra. Odcinek Krzysiu trik. To chyba było coś nie tak było. Panie się wszyscy na trampolinę. No, przerobanie jest butem. Wyszło ci, zajebiste to było, wyszło. Za mało miejsca, bo chciałem lecieć do przodu, obrócić się na plecy i jeszcze dokręcić saldo. O, co jest grane. Ej, kiedyś na odcinku Karola musieliśmy zaprosić jakiegoś gościa, co robi jakieś triki, a teraz mamy Krzycha, który robi triki.
No dawaj, dawaj, patrz, robię kamerę sportową, patrz, kamera sportowa, no. Dobra. Musisz kamerę sportową wyłowić, poleciała razem z tobą, żeby było, wiesz, dobre ujęcie. Ej. Dobra, dobra, Krzysiu, kamera sportowa, jesteś gotowy? No. Kamera sportowa! Ej, nie nagrywałem, jeszcze raz. Ej! Jak zaznaczyłeś przed skokiem, wcześniej... kamera sportowa? Żeby było wiadomo, że sportowa, nie? To nie jakaś, wiesz, turystyczna, nie? Nie o co chodzi. Nie o co chodzi, Marta, sportowy, uprawiamy tutaj sporty. Sportowe życie. Wiadomo. Ja mogę zrobić kamerę sportową. No. Masz, nagrywa. Jest wszystko dołączone. No, to musisz krzyknąć kamera sportowa. Dobra. Dawaj. 3, 4. Kamera sportowa! Nie zamoczył kamery sportowe. Robimy skoki na odległość, bo powoli się robi zimno, co? Dobra, więc Piotr Lula ma silver tape'a w ręce? Masz? Mam w ręce, mam, no. Okej, okay. I będziesz zaznaczał, gdzie ktoś doleciał? No i co, skaczemy. Kto dalej skoczy, ten jest po prostu fajniejszy, nie? Nie, no ten po prostu wygra olimpiadę w skokach z dal do wody. Jest debeściak. Czyli jest fajniejszy. Skoki w dal do jakiegoś piasku, a nie ma skoków w dal do wody. Ej, dobra, ogólnie można taktykę i technikę wykorzystać jaką się chce, czyli rozbieg z miejsca, z saltem, nie wiem, na Supermana i liczy się. Co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. To wiadomo, ale liczy się co, pierwsze dotknięcie, czy dotknięcie, nie wiem, nóg, rąk. Ja myślę, że po prostu najdalej, żeby było śmiesznie, tak jak na przykład właśnie. Gdzie najdalej dasz? Jak najdalej po prostu ci poleci kończyna jakaś, nie? Czyli teoretycznie najlepiej skakać na główkę, ale na główkę bym nie polecał, bo jest trochę nisko tutaj i płytko. Od najmłodszego. Dobra, czyli będę przedostatni. Ja nie robię za, ja robię ze trampoliny, nie robię ze spędu. Bo boję się, że nie wyrobię. No ja też robię z trampoliny. Dobrze, przegram, widzicie się, dobra sprawa. Widzicie się, dobra zabawa. Ta taktyka chyba nie była na jedno. Tutaj gdzieś, nie? Ja też tu, no. Ogólnie mikser słabo trochę, słabo. Kurde! Ogólnie to dało się skoczyć dalej z miejsca. Jest jeszcze mikser skoczył na bombę, a mówiliśmy, że jak najdalej kończyna, to mikser skoczył na bombę. Wszystkie kończyny w jednym miejscu. Tam skok, którego było trzeba w tym odcinku. Ale trochę masz podobną odległość do miksera. Tutaj. Ale troszkę dalej, troszkę dalej. Tak, trochę masz tutaj. Ale jak on leciał tak. Ale w momencie, kiedy on się tam odbił za pierwszy razem, to było takie. Ale w lądzie było się całe, widzisz? Latać próbowałeś w lądzie. Przepnęło się całe. Bez błąd. Jak wyskakiwałem, to czułem, jak się przesunę na trampolina. Ale tak dupłem plecami. Jeden z piękniejszych skoków, jakie widziałem w życiu. Trąba, noty 10 na 10. Ja myślałem, że robimy show, a nie skaczymy w dal, o co chodzi? Ale nikt nie skakał z rozpędu jeszcze, nie? Mm-mm. Nie, trąba próbował. Dobra, let's go! Większy rozpęd. Dalej była ta kończyna chyba, nie? Tutaj... Ale ogólnie to nie jest skoczyć daleko. No, a w ogóle to z tej trampoliny jest tak, że jak się rozpędzisz, to jak skaczesz, to ona wyślizguje tak, że ci nogi lecą do tyłu. No, chyba z miejsca jest lepiej. No, tak mi się zdaje, ale nie wiem, a gdzie skoczyłem? No, podobnie, no machaj rękami, nie wiem, mogą być. Tak, no dłoń dalej niż ta tasiemka, dłoń. Dobra, teraz tu sobie będę trzymał nogę, no. Spróbować, salte, pokonasz wszystkich. Tutaj, dobra, wygrał!
boli. Ale zrobił to. No dobrze, moi drodzy, więc skoki do basenu zaliczone. Myślę, że to był śmieszny i fajny odcinek. Gleba trąby była najpiękniejsza na świecie. To się musiało wydarzyć. Ja myślę, że możecie subskrybować kanał. Klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji. Wtedy będziecie na bieżąco. Patrz gościa tam. 80 tysięcy łap w górę i kolejny odcinek na basenie. Może? Skoki przez niemożliwe kształty do basenu. Na przykład albo uczę minimajka i trąbę pływać. Zostawiajcie łapy i robimy to. A ja się żegnam. Trzymajcie się. Do jutrzejszego filmu. Elo!